30 lat temu w Polsce zaszły przełomowe zmiany. Jedną z najważniejszych było przywrócenie nam, obywatelom, kluczowej wartości – samorządności. 8 marca 1990 roku Sejm przyjął ustawę o samorządzie gminnym. Natomiast 27 maja 2020 roku mija 30. rocznica wyborów do rad gmin. Dobrze pamiętam maj 1990 roku. Komitet Obywatelski zaprosił mnie do pisania programu wyborczego. Napisaliśmy program, wybory wygraliśmy. Na pierwszej sesji Rada Gminy Lubicz wybrała mnie na przewodniczącego Rady. Po rezygnacji pana Barszczewskiego, pierwszego wójta, na początku 1992 roku zostałem wójtem gminy Lubicz. Decentralizacja państwa przywróciła głos nam, obywatelom. To my najlepiej znaliśmy trapiące nas problemy. To nam najbardziej zależało na ich rozwiązaniu. To my najmocniej angażowaliśmy się w realizowanie wspólnych celów. Nareszcie uzyskaliśmy realny wpływ na naszą małą ojczyznę. Nie wszystko było jednak takie proste. Tereny wokół Torunia były bardzo mocno zaniedbane. Nasz program zawierał więc rzeczy elementarne. Telefonizację, budowę wodociągów, dróg, budowę szkoły. Bardzo chcieliśmy sprostać tym trudnym celom. Przecież nie było wtedy żadnych środków z Unii Europejskiej. Jeżeli były jakiekolwiek środki zagraniczne lub fundacji kościelnych, to mimo to samorządy chciały mieć duży wpływ na to, co się dzieje w ich gminach. I w 1996 roku przejęły szkoły podstawowe. Układanie wodociągów, telefonizacja czy budowa dróg to był gigantyczny wysiłek. Inwestycje trwały wiele lat i napotykały po drodze na mnóstwo problemów, które trzeba było rozwiązać. Samorząd wykuwał się w ogniu ciężkiej pracy. Pierwsze dziesięciolecie było pionierskie. Bieda, brak pieniędzy. Ale entuzjazm był wówczas w społeczeństwie ogromny. Rozpoczęliśmy budowę szkoły w Górnym Lubiczu i w 1998 roku oddaliśmy do użytku pierwszą jej część. W 1999 roku powstał znany obecnie trójstopniowy podział terytorialny naszego kraju. Obok gmin zaczęły funkcjonować samorządy powiatowe i wojewódzkie. Okres przed wstąpieniem do Unii Europejskiej otworzył przed samorządami możliwości, o których wcześniej można było tylko marzyć. Z jednej strony pojawiła się możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, a z drugiej nikt nie wiedział, jak po nie sięgnąć. Zatrudnialiśmy specjalnych pracowników do spraw integracji europejskiej. Szukaliśmy młodych ludzi, którzy umieli poruszać się w świecie komputerów i znali języki obce. Pozyskane w ten sposób środki zasilały nasze budżety, które pozwalały rozwinąć nam skrzydła. W drugim dziesięcioleciu samorządy okrzepły i stawiały przed sobą nowe, bardziej ambitne cele. Dużo bardziej świadomi i doświadczeni samorządowcy utworzyli ogólnopolskie organizacje samorządowe. Najpierw Związek Miast Polskich, a zaraz po nim Związek Gmin Wiejskich i inne, które pomagały samorządom identyfikować problemy i próbowały je załatwiać na poziomie ogólnopolskim.
zaczęła działać Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, weszliśmy do Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W kolejnych latach gmina Lubicz rozwijała skrzydła. Budowaliśmy infrastrukturę, tworzyliśmy nowe plany zagospodarowania dla Krobi, Grębocina i innych miejscowości. Rozwijała się spółdzielnia mieszkaniowa. Przybywało mieszkańców. Staraliśmy się nadążać za tym wszystkim z infrastrukturą, drogami, oświetleniem, wodociągami, kanalizacją. Budowaliśmy kolejne szkoły, hale sportowe, boiska, place zabaw. Zrealizowaliśmy wiele projektów tzw. miękkich, czyli inwestujących w kapitał ludzki, kursów, szkoleń, stypendiów, nowych form uczenia i wiele, wiele innych. Rozkwitła aktywność społeczna. Jak grzyby po deszczu pojawiały się stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby kulturalne, sportowe, młodzieżowe, ochotnicze straże pożarne. Czego życzyć samorządom z okazji jubileuszu? Przede wszystkim dobrego prawa i dobrego finansowania zadań, które wykonują. Samorządy dobrze dbają o swoje małe ojczyzny, ale muszą mieć dobre narzędzia, czyli dobre prawo i finansowanie stosowne do powierzonych im zadań. 30 lat samorządu pokazuje, jak dobrą marką jest samorząd w kontaktach z wszystkimi instytucjami naszego państwa. Nie da się rozwijać samorządności bez zwiększenia naszych przychodów, czyli nasze udziały w podatkach wszystkich powinny się zwiększyć. Po 30 latach samorząd pozostaje wciąż blisko mieszkańców, wsłuchując się w ich głos. Wybrani przez mieszkańców radni prezentują na sesjach istotne problemy z najdalszych nawet zakątków powiatu. Okazało się, że w samorządach tkwi ogromny potencjał, wielka siła dokonywania zmian. Udana współpraca mieszkańców i władz to źródło niewątpliwych sukcesów samorządów przez 30 lat ich działalności. Nasz powiat świętuje swój jubileusz, podsumowując liczne nagrody i wyróżnienia oraz ciesząc się pozycją wojewódzkiego prymusa i czwartym miejscem w kraju w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich. Bardzo dziękujemy za te wspólne 3 dekady i mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą nam wszystkim dalszą owocną współpracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny, powiatu toruńskiego.